Bardzo trudno. Rozbawić publiczność jest o wiele trudniej niż ją zasmucić. Zasmucić można nawet od samego początku, jak się nic nie robi, tylko tak stoi smutny i się boi. No to tak człowiekowi tak publiczność pomyśli o biedny. Ale no, proszę sobie wyobrazić, że ten sam dowcip opowiada jeden człowiek i w ustach jednego człowieka jest on bardzo śmieszny i ten sam dowcip opowiada drugi i jest żenujący. Tę samą zemstę Fredry oglądamy i się śmiejemy, że zwijamy się ze śmiechu i tę samą zemstę, te same teksty, te same postacie oglądamy i nie uśmiechamy się ani raz. No więc to jest, ja nie chcę powiedzieć, że to jest wielka sztuka. No rozbawić publiczność jest naprawdę trudno, a rozbawiać ją przez półtorej godziny, bo jeżeli tylko publiczność nie śmiałaby się przez minutę, dwie, trzy, to powinien powiedzieć, bardzo Państwa, przepraszam, zwrot biletów w kasie. No bo co innego, no. Więc to jest duża odpowiedzialność wchodzić, wejść i półtorej godziny po prostu zajmować ludzi, czas ludzi, nie robiąc nic, bo przecież ja ani się nie przebieram, ani nie ubieram śmiesznych czapek, ani nie zdejmuję spodni, ani nie jąkam się, ani nie... No nic, nie odchodzę od mikrofonu w ogóle, tylko gadam i gadam i gadam i gadam. Są bardzo przeze mnie lubione, poza tym to ja je traktuję trochę jako terapię również, bo to jest terapia. Bo jeżeli coś się udaje, a nie chcę być tutaj bałwochwalczy w stosunku do siebie, ale zwykle się udaje, no zwykle, to ja nie wiem, kto ma większą przyjemność, czy publiczność, która się śmieje, czy ja, który ją rozbawiam. No bo jak się stoi przez półtorej godziny, stoi tylko w jednym miejscu, no to ja po 5 minutach już zaczynam przebierać, a już bym gdzieś usiadł. Tutaj stoję i w ogóle nie czuję, że stoję. To jest coś, co jest taka nadwartość tego wszystkiego.